Sterlinga. Wędrowny Kule, bardzo niewiele wiem, znałem tylko kiedyś, bardzo dawno temu, pana Czułkowskiego. To jest jedyna moja wiedzy. Ale ponieważ ja wszędzie, w każdym mieście, gdzie jestem, mówię stale to samo, więc nie ma najmniejszego powodu, by stale, gdzie jestem. Wszędzie mówię to samo, proszę państwa. Bo prawda jest jedna i nie może być tak, żeby co innego mówić w jednym mieście, co innego w drugim. Mówię, że mamy dzisiaj 632 tysiące urzędników. A jak Polska sięgała po Smoleńsk, to 1500 urzędników. Nie mieli komputerów. Ile pani chce lat? No co? Dzisiaj mam komputery, zaczął od 100 czy 200. Także musimy zlikwidować państwo opiekuńcze. Chcieliście, że się nie mówią socjalizm, tylko państwo opiekuńcze. Nie! No nie chcę być tylko opiekowany. Ja się ze swoją żoną i dziećmi opiekować i nie potrzebuję do tego cenu państwa. Takiego sobie można ludzi okupić, ale ludzi okupić, a w końcu prosi nam globalne ocieplenie. Stoi baba w telewizji i mówi, proszę o globalne ocieplenie. Miga, druga migawka, pogodynka. Proszę pana, mam radosne wiadomość, jutro będzie ciepło. No tak jest, tak nie jest. No. Mawiają państwa, że na przykład rozkopią się lody oceanu budowatego i na cele. Jak się temperatura podniesie o stopień, a może nawet o 2, to jak spadnie z minus 40 na minus 38, nawet na minus 35, to też się nie rozkopi. Ale was się straszy, że się rozkopią, żeby wymyślić 200 miliardów, żeby Bóg jest 200 miliardów. I płacicie państwo za gaz 4 razy tyle co w Ameryce, rozumiecie? 4 razy tyle. Dlatego właśnie, że w Europie walczymy z globalnym ociepleniem, a tam nie walczy. To absurdalne, że w świecie kompletnego absurdu, rządzeni przez kompletnie debili i część złodziei, powtarzam. I trzeba wrócić do normalności. Oczywiście, że my nie przekonamy większości, bo większość jest głupia. Ale niedługo nastąpi bankructwo tego systemu, bo ustroje niewolnicze, jak wiadomo, z historii, są niewydajne gospodarcze. Więc właśnie ustroje niewolnicze panujący obecnie w cytacji białego człowieka jest niewydajny i bankrutuje. Więc tylko pytanie, teraz kupią Chińczycy, czy zaleją muzułmanie oczywiście. Ale ja wierzę, że Polska ma jeszcze szansę. Chińczycy nas jeszcze nie wykupią. Muzułmanie nas omijają na razie z daleka. A wiecie co, dlaczego nas omijają? Bo Polska nie podpisała karty praw podstawowych. W wyniku tego zasiłki u nas są bardzo niskie. Rok temu była afera tam w Libii, tam w Egipcie, w Tunezji, nie? I tam masa imigrantów pojawiła się do Włoszech, z tych krajów przyjechali. No i Włosi błagali, żeby inne kraje im ulżyli trochę. No i proszę państwa, pan Donald Tusk powiedział, że przyjmiemy 6 rodzin. Europa zaparła lepiej wrażenia, że z dolegliwością frontu polskiego, ale świat większy tylko następnego dnia, bo wszystkie 6 rodziców mówiło piątek do Polski, bo się mówiła socjalistę. Skoro Polska niby jest idealnym państwem według rozwoju, wszyscy w Europie mówią, że Polska się rozwija. Wiem, że to jest kłamstwo, ponieważ niby Polska nie ma żadnego kryzysu. Oficjalnie wszystko wygląda wręcz wspaniale. Wszystko rośnie. Ale Polska jest takim krajem zakłamania. Dług też rośnie, ale Polska jest krajem zakłamania, którą na przykład sprzedajemy Amerykanom cały gaz łupkowy i podpisujemy niekorzystną umowę z Rosją. Albo dopłacamy Grecji, która jest w kryzysie, gdzie już mieć na kilkakrotnie większy poziom niż u nas, bo u nas nie ma kryzysu, chociaż do Polska w tym głębokim kryzysie, do którego nikt nie chce się z góry przyznać. Znaczy tak. W porównaniu z Europą, to u nas jest całkiem dobrze. Otóż pamiętajmy, że wieszamy psy na panu Tusku. Ja sam wieszam to jest codziennie. Ale to jest jedyny rząd w Europie, który zawetował dalsze rozszerzanie walki z globalnym ociepleniem. Również jest to jedyny rząd, który nie wziął udziału w aferze ze szczeblem naszym rybem. Cała reszta wzięła i ukradziono kilka miliardów euro. A rząd polski tego nie zrobił. Także podano, w porównaniu z Europą mamy jeszcze całkiem nie najgorsze rządy. Ale dlatego powiem z Europą. Europa tonie, ma tempo rozwoju tam minus 1, plus 1, my mamy tam 2 czy 3, prawda? Mamy trochę lepsze rządy, mamy trochę lepsze. Ale co nas to wchodzi, jak mają 10, prawda? My chcemy się rozwijać, naprawdę się rozwijać, a nie tam się dyskutować, czy mamy 2% czy 3%. W ogóle nie interesuje tego typu rozwój. Ja państwu obiecuję,
że jeżeli my dojdziemy do władzy, to w ciągu 7 lat Polska stanie na marcie. To nie jest żaden problem, ani finansowy, ani techniczny. Dziękuję za uwagę.